Za nami najbardziej pożądane zawody deskorolkowe w Polsce. Tegoroczna edycja Lines of Bielawa była drugim przystankiem Grand Prix Polski. Jest to wielkie wyróżnienie dla miasta i organizatorów Święta Deski. Ta impreza bardzo mocno promuje nasze miasto, nie tylko w regionie, ale w całym kraju, a także za granicą, bo przypomnę, że są uczestnicy tutaj z państw sąsiednich, z Niemiec, z Czech, nawet z Węgier, więc można powiedzieć, no Bielawa zarysowuje się na mapie deskorolkowej bardzo mocno i na profilach społecznościowych bardzo dużo informacji, bardzo dużo odwiedzin. Mieliśmy takie zestawienie nawet tu przez Bońka Falskiego przygotowane, że naprawdę po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy wejść na strony związane tematycznie z imprezą Lines of Bielawa. W tym roku mamy tutaj Mistrzostwa Polski w deskorolce. No, nowością na pewno jest to, że dziewczyny, konkurencja wśród dziewcząt też. Także przyjechało już troszeczkę zawodników, akurat trwają jeszcze zapisy. Na ten moment na polu namiotowym mamy ponad 250 namiotów, więc cały czas jeszcze dojeżdżają. Myślę, że duża frekwencja tutaj dopisze dzisiaj na tych zawodach. Żar z nieba się lał, jednak weekend należał tylko i wyłącznie do skateboarderów z całej Polski i z zagranicy. Od porannych godzin amatorzy jazdy na czterech kółkach zgłaszali się na eliminację. Impreza, miejsce spotkań, to wiadomo po prostu, bo ludzie przyjeżdżają, chcą ze sobą po prostu spędzić czas, wymienić informacje, pogadać. Wczoraj wieczorem było bardzo fajnie, bo każdy z każdym po prostu siedział, chodził i o co u was Bydgoszczy, co u was w Suwałkach i tak dalej, także było naprawdę bardzo fajnie. Natomiast no, w tym roku chcieliśmy bardziej po prostu akcent na część sportową położyć, też głównie dlatego, że tegoroczna edycja jest drugą edycją z cyklu Mistrzostw Polski deskorolki. Chciałem sobie pojeździć tutaj na zawodach. Od dawna jeździsz? Od 3 lat. Jak oceniasz swoje szanse? No, patrząc tutaj na tych wszystkich zawodników, to zajawne są. Jeżdżę na desce 3,5 roku. Dlaczego akurat taka zajawka? No, zawsze mnie kręciły sporty ekstremalne. No, po prostu kawałek deski jedzie. To trudna chyba sztuka. Nie, dla chcącego nic trudnego. Ponieważ lubię jeździć na deskorolce i tutaj jest bardzo fajna atmosfera. Bo to jest fajny klimat i można spotkać ludzi, których się nie widziało cały rok. Jesteś tutaj po raz pierwszy? Nie, rok temu byłam. Jak sami organizatorzy przyznają, tegoroczna edycja była bardziej deskorolkowa, międzynarodowa, a mniej melanżowa. Stworzona z myślą o ludziach, którzy zamiast dużo mówić, po prostu działają, jeżdżąc na takie imprezy jak Lines. Wiele zmian wyszło wszystkim na dobre i organizatorom, i uczestnikom. Pogoda dopisuje bardzo, czym zaskoczymy. No trochę osób jest z kilku różnych państw, nie tylko z Republiki Czeskiej, ale i z Niemiec, i z Węgier, i ze Słowacji osoby się zapowiadają. Wszystko się okaże, jak zamkniemy zapisy, a jak widać jest bardzo dużo osób chętnych. Czym jeszcze zaskoczymy? No w ogóle atmosfera imprezy jest taka bardziej z powrotem jakby do pierwszych edycji Lines of Bielawa, czyli tak bardziej deskorolkowo będzie większy akcent na jakby fizyczny aspekt deskorolki, na bardziej sportowy jakby aspekt deskorolki. I to myślę, że to chyba jest takie bardziej wyjątkowe znowuż, bo nie chcemy iść aby w masową imprezę, tylko właśnie, żeby to była taka impreza dla tych wszystkich, którzy naprawdę jeżdżą i są takimi ikonami w swoich środowiskach deskorolki. No jak dla mnie to jest mistrzowska, jest bardzo super, fajny klimat. No, przyjechałem tutaj wczoraj wieczorem i bardzo mi się to podoba, fajne są naprawdę skatepark. Przyjedziesz jeszcze kiedyś? Na pewno. Lines of Bielawa posiada swój fanpage, który polubiło blisko 2000 osób, co może być dowodem na to, że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju eventy. Frekwencja dopisała i nawet jeśli ktoś nie wierzył w swoje umiejętności, przyjechał po prostu po to, by się dobrze bawić. Jeśli chodzi o liczbę uczestników, liczbę osób, które przyjeżdżają na tę imprezę, w tym roku jest podobny poziom jak w zeszłym, ale sportowo na pewno poziom jest no, bardziej wymagający, bo w tym roku pierwszy raz w Polsce organizowany jest cykl Grand Prix, który ma wyłonić mistrza Polski. Wiadomo, nic się nie wygra, ale dla zabawy warto wziąć udział. Czy za rok też tutaj przyjedziesz? Przyjadę. No nie wiem, wyjdzie w planie wszystko, więc na razie się na tym nie zastanawiałam. Przyjemnie dosyć. Jest upał, który trochę przeszkadza w jeździe, ale może się uda. W poprzednim roku symbolem zawodów był paw, nad 6. edycją pieczę sprawował anioł. W tym roku anioł, w zeszłym roku troszeczkę tutaj szaleństw było, w tym roku troszeczkę to ograniczamy, jest więcej ochrony, więcej policji i ten anioł taki czuwający nad tą imprezą, bardziej chcemy, żeby to była konkurencja sportowa, zawody, a nie impreza, więc wcześniej też wygaszamy po prostu muzykę i światła, także nie do rana, tylko troszeczkę takie zostały wprowadzone zaostrzenia.
Anielska impreza w piekielnym upale była niesamowitym wydarzeniem, które miejmy nadzieję na stałe będzie gościło w Bielawie. Wyniki konkursowej jazdy pań i panów można znaleźć na stronie głównej organizatora, czyli na www.lineofbielawa.com.